Bez dostępu do bieżącej wody i bez kanalizacji. W takich warunkach żyją mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Portowej w Bydgoszczy. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. Nie ma wody pitnej i tego kanalizacji, tak? To powinno być, to jest tego podstawa. Podstawa w życiu. Ja jestem po trzech zawałach, grozi mi w tej chwili udar. No to pomimo wszystko, no, woda i ubikacja powinna być w domu. Został już opracowany projekt i dokumentacja techniczna mająca na celu wyposażenie tych wszystkich lokali w pomieszczenia sanitarne i mamy w planach najprawdopodobniej wykonać to wszystko w bieżącym roku. Więcej o problemach mieszkańców za kilka minut, a od czego zaczynamy? Wybuch gazu na stacji w Topólce. Kula ognia. I szła do góry? Szła górą, no i tam, no ile tu jest, tam 100 metrów dopiero, co wszystko znikło. Przyczyna eksplozji nie jest znana. Zostały rozerwane dwa zbiorniki z gazem propan-butan po 4850 litrów. Niepełne informacje o składzie, niewłaściwe przechowywanie artykułów. Warto patrzeć nie tylko na przód opakowania, ale także przede wszystkim na tył. Inspekcja handlowa skontrolowała żywność. Przedsiębiorca informował konsumentów o tym, że sprzedaje mięso pochodzenia polskiego, jednak mięso pochodziło z Holandii. 10 lat temu Jarosław Dyks został dotkliwie pobity. Walczyliśmy 10 lat w sądach i będziemy walczyć dalej. Nie poddajemy się. Do dziś rodzicom nie udało się wyegzekwować zasądzonego odszkodowania. Wybuch na stacji paliw w Topólce w powiecie radziejowskim. Eksplodowały dwa zbiorniki z gazem. Nikomu nic się nie stało, ale sytuacja była bardzo groźna. W akcji gaszenia ognia brało udział 7 zastępów straży pożarnej. Doszczętnie spalona stacja paliw i powybijane szyby w pobliskich domach oraz kościele. Kula ognia. I szła do góry? Szła górą, no i tam, no ile tu jest, tam 100 metrów dopiero, co wszystko znikło. To krajobraz po wybuchu, do którego doszło chwilę po godzinie 13 w Topólce w powiecie radziejowskim. W wyniku tej eksplozji zostały rozerwane dwa zbiorniki z gazem propan-butan po 4850 litrów. Zniszczeniu uległy także dwa samochody, które tutaj stały, były własnością pracowników. Na czas akcji mieszkańcy pobliskich domów zostali ewakuowani przez strażaków. Na terenie stacji przebywało 3 pracowników, nikt nie ucierpiał. Dokładną przyczynę pożaru wyjaśnią biegli. Są wyniki sekcji zwłok bliźniąt z Kruszynka w powiecie włocławskim. W październiku zmarł 3-miesięczny chłopczyk. O życie jego siostry bydgoscy lekarze walczyli 3 tygodnie. Ilość tlenku węgla w pomieszczeniu nie była groźna dla dorosłych. Dla niemowląt okazała się śmiertelna. Według biegłych przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla. We krwi poddanej badaniom biegli stwierdzili obecność 17% hemoglobiny tlenkowęglowej i jako to zatrucie wskazali jako przyczynę zgonu. Wyniki sekcji zwłok nie kończą działań włocławskich śledczych. Niezmiennie strażacy apelują o rozważne korzystanie z urządzeń grzewczych. Wentylacja i przegląd przewodów kominowych może uchronić przed tragedią, podobnie jak czujniki tlenków węgla. Do każdego grzania musimy podejść indywidualnie. Jeżeli używamy tak zwanych farelek, musimy sprawdzić, czy one są sprawne, czy przypadkiem nie dochodzi do zwarcia, czy nie stoją na podłożu palnym. No, generalnie musimy myśleć. Od początku sezonu grzewczego czadem w regionie zatruło się 61 osób, w tym 2 śmiertelnie. Zmieniamy temat. Polska szynka na opakowaniu, a w środku mięso z Holandii. Nie tylko takie niemiłe niespodzianki czekają na klientów. Wiele z nich wykrywają pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Klienci rzadko mają czas, żeby dokładnie przyjrzeć się etykietom i je zweryfikować. Kierują się głównie ceną, opakowaniem i przywiązaniem do marki. A to błąd. Temu, co jemy, choć często o tym nie wiemy, przyjrzała się Marta Jastrzębska. Wystarczy otworzyć lodówkę i przejrzeć kilka produktów. Skład może zaskoczyć. Inspektorzy zaskoczeni nie byli, bo kontrolowanie tego, co jemy, to dla nich codzienność. Ale już u przeciętnego zjadacza chleba, mięsa i produktów mlecznych wyniki badania Bydgoskiej Inspekcji Handlowej mogą wywołać niestrawność. Przedsiębiorca informował konsumentów o tym, że sprzedaje mięso pochodzenia polskiego. Jednak dokumenty, które sprawdzaliśmy w toku kontroli, udowodniły, że mięso pochodziło z Holandii.
Inspektorzy skontrolowali 21 sklepów. Sprawdzono w nich 426 partii różnych produktów. Zakwestionowano 346. Najczęściej powodem było nieprawidłowe oznakowanie. Brakowało informacji o składnikach powodujących alergię, a określenia wiejski, babuni, zwędzarni okazywały się chwytami marketingowymi. Białka sojowe czy guma guar chociażby, no uznajemy, że to są już takie surowce, składniki, których w takich warunkach domowych, wiejskich nie jesteśmy w stanie stosować do danej żywności. W ten czas uważamy, że informacja wiejska szynka czy wiejski pasztet wprowadza konsumenta w błąd. Z kontroli inspekcji handlowej wynika, że część producentów nie informuje o wszystkich użytych substancjach, na przykład tych oznaczonych literą E. Choć nie wszystkie to chemia, wiele jest naturalnego pochodzenia, co wcale nie oznacza, że zjedlibyśmy je ze smakiem. Chlorofile czy też antocyany, czy też barwnik z buraka. I one są bardzo często stosowane w produktach. Jest też jeden barwnik, który jest pozyskiwany z owadów, z rzędu pluskwiaków. Jest to koszenila, jest to też barwnik naturalny. Ma symbol E120. Dodaje się go najczęściej do jogurtów truskawkowych, by miały różowy kolor. Wśród barwników, których lepiej unikać, są też m.in. karmoizyna i żółcień. Mogą powodować nadpobudliwość u dzieci, a stosowane są do barwienia smakołyków, właśnie dla najmłodszych. Literą E oznacza się też konserwanty. Ten silny to benzoesan sodu, a także wzmacniacze smaku, jak glutaminian sodu. Do listy substancji niepożądanych można dopisać syrop glukozowo-fruktozowy, który jest tak naprawdę uważany za jedną z przyczyn otyłości Amerykanów. I bardzo często jest tak, że producent chwali się na etykiecie opakowania, że nie zawiera cukru, a w składzie widzimy syrop glukozowo-fruktozowy, który tak naprawdę jest gorszy, bo jest to już przetworzony składnik. Dlatego dietetyk paradoksalnie odradza wszystkie produkty typu light. Im więcej pomidorów w keczupie, truskawek, w soku truskawkowym czy mięsa w mięsie, tym lepiej. Szan nie kojarzy się nam ze słodkim smakiem, a jak się okazuje, ma w składzie cukier. To samo dotyczy musztardy. W dzisiejszych czasach często produkty mogą nas zaskoczyć. By nie dać się zaskoczyć, trzeba czytać skład. Odkąd zostałam mamą, czytam skład wszystkich produktów, co sprawia, że więcej czasu spędzam w sklepach, ale zwracam uwagę na to, żeby były naturalne przede wszystkim. Czyli im krótszy skład, tym lepiej. Na zawartość tłuszczu, na przykład w wędlinach, na zawartość procentu mięsa, ile w mięsie jest, czy w wędlinie mięsa. To tak z pracy szybciutko do domku i człowiek wtedy tak, wie pani, jak to jest, nie? Coś tu zrobić, już wiemy, co mamy zrobić, ale... i dlatego tak jest. To dopiero w domu człowiek czyta tak dokładnie. Ponad połowa konsumentów nie czyta etykiet na kupowanych produktach, informuje Instytut Żywności i Żywienia. Inspektorzy dbają, by wszystko, co trafia do sprzedaży, było bezpieczne. Nie zawsze oznacza to jednak zdrowe i naturalne. Oczywiście można samemu przygotowywać dżemy, robić majonezy, piec chleb, tylko kto ma na to czas? Dla przeciętnego konsumenta nie ma możliwości życia bez chemii. Jest jednak możliwość wyboru. Najważniejsze, by między sklepowymi półkami znaleźć przede wszystkim zdrowy rozsądek. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Jakie prawa mają konsumenci, a jakie obowiązki handlowcy i restauratorzy? Między innymi o tym w rozmowie dnia. Gościem programu będzie Gabriela Kisielewska, naczelnik Wydziału Kontroli, Handlu i Usług Branż Żywnościowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Zapraszam na program o godzinie 19. A teraz kolejne tematy. Jest całkowicie uzależniony od pomocy bliskich. Od brutalnego pobicia Jarosława Dyksa na bydgoskich Wyżynach minęło już 10 lat, ale do dzisiaj rodzicom nie udało się wyegzekwować od sprawców zasądzonego odszkodowania. Tymczasem rodzina tonie w długach. Niemal wszystkie pieniądze pochłania rehabilitacja sparaliżowanego syna. Po brutalnym pobiciu Jarosław Dyks został inwalidą. Jarek Dyks wykonuje polecenia rehabilitanta. Słyszy go i rozumie, ale umysł młodego człowieka uwięziony jest w sparaliżowanym ciele. To konsekwencje brutalnego pobicia przez grupę chuliganów, do którego doszło 10 lat temu na bydgoskich Wyżynach. Napastnicy bili go do nieprzytomności. Głowę przyciskali butami do ziemi. Jarkowi uratowano życie, ale nie zdrowie. Został inwalidą. Jarek czasami zaskakuje pewnymi nowymi sytuacjami. Zaczyna pomagać przy zmianach pozycji w łóżku, zaczynamy u niego zauważać pewne ruchy, których do tej pory nie było.
Mozolna codzienna rehabilitacja, tylko tak można pomóc Jarkowi. Jest kosztowna. Rodzice długie lata walczyli o wyrok, najpierw w procesie karnym, potem cywilnym. Sąd skazał 5 osób za pobicie syna. Konsekwencje były też dla 4 nieletnich sprawców pobicia. Wszyscy są już na wolności. W 2016 roku rodzice wygrali w sądzie batalię o odszkodowanie od skazanych, rentę i 1 000 000 zł. Mieli płacić solidarnie, ale od maja wpływają na konto Dyksów symboliczne kwoty. Pieniądze trudno wyegzekwować. 7 unika płacenia. Także ten wyrok sądowy to ja mogę sobie w ramkę powiesić. Rodzice zadłużają się, by płacić za rehabilitację syna. Ich zaległości sięgają już 100 000 zł. Dłużnicy ukrywają się za granicą. W Polsce dochodów nie posiadają. To by musiał ewentualnie ktoś za pomocą, nie wiem, detektywów czy innych organów ustalić, bo nawet jakby no obecnie nawet kurator reprezentuje jednego z dłużników, który się znajduje za granicą. Także jego miejsce w ogóle pobytu dokładne też nie jest znane. Dzięki staraniom rodziców komornik zajął wskazane przez nich 2 mieszkania należące do jednego ze skazanych. Lokale są w Bydgoszczy, stoją puste, mają zostać zlicytowane. Pierwsze oględziny mieszkań zakończyły się jednak fiaskiem, bo komornik przyszedł bez kluczy. Było bardzo dużo chętnych, żeby obejrzeć te mieszkania. Rozeszli się i niestety teraz nie mam gwarancji, czy będą drugi raz fatygowali się, żeby zobaczyć te mieszkania. Za drugim razem asesor komornika już miał klucze. Zainteresowani weszli do jednego z mieszkań. Komornik przed kamerą nie chciał komentować sytuacji. Tłumaczy, że doszło do nieporozumienia. Zapewnia, że procedury związane z licytacją lokali prowadzi właściwie. Do sprzedaży mieszkań ma dojść w przyszłym tygodniu. Pieniądze na konto rodziców wpłyną najwcześniej za 4 miesiące. Cały czas śledzą nowinki medyczne. Wierzą, że uda się im jedynego syna postawić na nogi. Do końca życia będziemy mieć nadzieję, że Jarka w miarę usprawnimy. Ale poszło! Super! Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Jakie tematy jeszcze przed nami? Z tą kartą taniej. Włocławianie mają swoją kartę seniora. Rok 2017 bydgoskim rokiem harcerstwa. Po kilku miastach w regionie także starsi włocławianie mają swoją kartę seniora. To specjalny dokument uprawniający osoby po 60 roku życia do zniżek w miejskich instytucjach kultury i upustów na niektóre towary i usługi. 1 stycznia ruszył nabór wniosków. Zainteresowanie kartą jest bardzo duże. My uczestniczymy w ogólnopolskiej karcie seniora, więc mamy już te 300 podmiotów, ale oczywiście skupiamy się również na naszych włocławskich tutaj przedsiębiorcach. Program Włocławska Karta Seniora jest skierowany do mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Jego celem jest zwiększenie dostępności seniorów do usług prywatnych i publicznych, a także miejskich instytucji kultury. Jak przekonują władze miasta, seniorzy we Włocławku są bardzo aktywni i angażują się w organizację wielu przedsięwzięć kulturalnych czy sportowych. Karta Seniora daje osobom po 60 możliwość korzystania z dodatkowych bonusów. W mieście mieszka blisko 30 tysięcy osób w wieku 60+. Pierwsze karty trafią do seniorów 17 stycznia. Nie mają łazienki i dostępu do bieżącej wody. Mieszkańcy budynku przy ulicy Portowej w Bydgoszczy domagają się doprowadzenia wody bezpośrednio do ich lokali. Budynek zarządzany przez administrację domów miejskich co prawda został podłączony do sieci wodociągowej, ale dostęp do wody jest wspólny. Zarządcy zapewniają, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Butelki z wodą, miski i wiaderka. W kuchni pani Marii takie wyposażenie to podstawa. Kobieta od niemal 60 lat nie ma w swoim mieszkaniu dostępu do bieżącej wody. Nie ma wody pitnej i tego kanalizacji, tak? To powinno być, to jest tego podstawa. Podstawa w życiu. Pani Maria mieszka razem z chorą matką i 2 synami. Gdyby nie oni, codzienne noszenie ciężkiego wiadra pełnego wody byłoby dla niej bardzo uciążliwe. Kobieta, podobnie jak inni lokatorzy, korzysta ze wspólnego dostępu do wody w niewielkim korytarzu. By jednak dostać się do tego pomieszczenia, pani Maria musi wyjść z mieszkania i obejść cały budynek. Tam jest kranik i tam musimy chodzić po tego wodę. Tam jest bardzo liche dojście. Bo jak był hydrat, no to wzięli dzieciaki wannę i pod hydrat i mnie wody przynieśli do prania. Teraz nie można tam wejść z wanną.
Przez lata pompa do poboru wody znajdowała się na zewnątrz budynku. Była ona jednak często dewastowana. Przy niskich temperaturach woda zamarzała. Dlatego przedstawiciele administracji domów miejskich, którzy zarządzają budynkiem, podjęli decyzję o podłączeniu go do sieci wodociągowej. Z jednego kranu we wspólnym, ciasnym korytarzu korzystają 4 rodziny. Ja jestem po 3 zawałach. Grozi mi w tej chwili udar. No to pomimo wszystko, no, woda i ubikacja powinna być w domu. Przedstawiciele ADM-u znają problem. Jak tłumaczą, w budynku wkrótce rozpoczną się prace remontowe. Został już opracowany projekt i dokumentacja techniczna mająca na celu wyposażenie tych wszystkich lokali w pomieszczenia sanitarne i mamy w planach najprawdopodobniej wykonać to wszystko w bieżącym roku. W Bydgoszczy podłączenia do sieci wodociągowej wymaga 5 budynków zarządzanych przez administrację domów miejskich. 2 z nich stoją puste, w pozostałych mieszkają 3 rodziny. To lokale położone na obrzeżach miasta. Według przedstawicieli ADM-u podłączenie takich miejsc do sieci jest nieopłacalne. Dlatego w najbliższych latach zarządcy planują przenieść mieszkańców do innych lokali. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Powstawały przez kilka stuleci, w kolejnych wiekach stały się natomiast symbolem i naturalną granicą Starego Miasta. Grudziądzkie Spichrze to obecnie jeden z najważniejszych zabytków w regionie. Właśnie dlatego mają szczególne znaczenie dla miasta, które teraz z rąk prywatnych odkupiło 15 taki budynek. Jeszcze do początku XX wieku grudziądzkie spichlerze pełniły swoją podstawową funkcję. Po wojnie trafiły w ręce różnych właścicieli, którzy dbali o nie także w różnym stopniu. I choć nie każdy z 26 zabytkowych budynków dziś faktycznie prezentuje się jak zabytek, ulica Spichrzowa nadal ma ogromną wartość historyczną. To jest jeden z najcenniejszych zabytków naszego województwa, który kilka lat temu został zgłoszony do listy pomników historii prezydenta Rzeczpospolitej. Także to jest chluba Grudziądza i nas wszystkich. I dlatego miastu od lat zależy na tym, by odkupić od prywatnych właścicieli jak najwięcej budynków. Na tę chwilę z 26 spichlerzy udało się nabyć 15, w tym 3 w ostatnim roku. Najnowszy nabytek jest w złym stanie, ale jak mówią urzędnicy, ma duży potencjał. Jeśli ulica Spichrzowa w końcu zostanie uznana za pomnik historii, ten potencjał będzie można wykorzystać. To nam oczywiście pomoże w pozyskiwaniu środków unijnych, tych centralnych na rewitalizację całej tej przepięknej uliczki Spichrzowej i całej tej fantastycznej panoramy Grudziądza od strony Wisły. Władze miasta oceniają, że w zadowalającym stanie jest dopiero połowa z 15 należących do Grudziądza spichlerzy. To, jak zostaną zaadaptowane kolejne z nich, jest jeszcze niewiadomą. Pewne jest jedno, mają nie stracić walorów historycznych, a przy okazji służyć mieszkańcom. Grudziądz, Wiktor Sumliński. To będzie rok pod znakiem harcerskiej Lilijki. W setną rocznicę powstania pierwszej w Bydgoszczy drużyny harcerskiej rok 2017 ustanowiono rokiem bydgoskiego harcerstwa. To wyraz uznania dla znakomitej historii i wartościowej działalności bydgoskich druhów, a także szansa na zaprezentowanie swoich dokonań. Niewielka salka parafialna kościoła Świętej Trójcy. To tu odbyła się pierwsza harcerska zbiórka w Bydgoszczy. 8 sierpnia minie dokładnie 100 lat od tego historycznego wydarzenia. I to właśnie wtedy i w tym miejscu zaplanowano główne uroczystości związane z rocznicą. Będą tam seniorzy, będą tam osoby, które z naszymi organizacjami są związane od lat. Bo trzeba pamiętać jakby, że przez harcerstwo w Bydgoszczy przewinęło się no, dziesiątki tysięcy osób. I myślę, że jak każdy z nas tu siedzi, to też jakieś wspomnienia gdzieś ze szlaku harcerskiego ma. Rok 2017 będzie w Bydgoszczy należał do harcerzy. Stulecie świętują wspólnie ZHP i ZHR. Zaplanowano biegi, gry miejskie, festyny czy festiwal piosenki. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta. O harcerzach na pewno będzie się wiele mówiło. Harcerze będą widoczni obecni w sposób szczególny w mieście Bydgoszczy. Rok bydgoskiego harcerstwa ma przybliżyć te ważne organizacje mieszkańcom miasta i zachęcić do wstępowania w ich szeregi. Harcerstwo to jest coś, co daje dziecku samodzielność, niezależność, przeżycie przygody, ale też w poczuciu patriotyzmu i poczuciu takiego służby. W Bydgoszczy szary harcerski mundur nosi teraz około 1000 osób. W stuletniej historii służyło w niej wielu zasłużonych bydgoszczan, o których druhowie zamierzają przypomnieć. W pierwszej kolejności o założycielu bydgoskiego skautingu Janie Wierzejewskim.
Święta Bożego Narodzenia to już tylko wspomnienie, szczególne wspomnienie dla tych osób, które wybrały się na świąteczny koncert zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Bilety na ten koncert rozdawał Jarosław Dąbrowski, który teraz obok mnie, witaj. Dobry wieczór Państwu. Nie trzeba było długo czekać, żeby rozdać wszystkie zaproszenia, prawda? Oczywiście, że nie. Rozeszły się jak ciepłe bułeczki, był komplet publiczności. Jako że ten koncert cieszył się tak ogromnym powodzeniem, Ziemia Bydgoska jeszcze raz dla Państwa w najbliższą sobotę w Filharmonii Pomorskiej. Tak właśnie jak występowała 21 grudnia, tak wystąpi 14 stycznia. Wszystkie polskie kolędy i pastorałki, folkloru jak widać, na pewno w komplecie Państwo się zjawią w Filharmonii Pomorskiej w sobotni wieczór. Cztery osoby z osobą towarzyszącą będą mogły się wybrać do Filharmonii dzięki zdobyciu zaproszeń, które trzymam w ręce właśnie od ziemi bydgoskiej. Wystarczy w tej chwili wejść na naszą stronę www.bydgoszcz.tv.pl do zakładki patronaty, bo patronujemy temu koncertowi. Tam wszystkie szczegóły, myślę, bardzo proste pytanie. Czekam od godziny 19 przez całą dobę na Państwa odpowiedzi. Czworo z Państwa wygra cztery podwójne zaproszenia. Mistrz ceremonii Jarosław Dąbrowski czeka na Państwa zgłoszenia. Przypominamy adres naszej strony internetowej www.bydgoszcz.tv.pl. A teraz sprawdzimy, co działo i dzieje się w sporcie w regionie. O tym już opowie Państwu Hubert Malinowski. Witaj. Dobry wieczór. Dzisiaj w sporcie spenetrowaliśmy także czeluście internetu i okazuje się, drodzy Państwo, że funkcjonujący bardzo prężnie Polski Związek Piłkarzy dokonuje różnych wyborów. Tym razem głosowano na najlepszą jedenastkę pierwszej ligi w roku 2016, ale także między innymi na najlepszego sędziego w pierwszej lidze, czyli na zapleczu Lotto Ekstraklasy. I okazuje się, że po raz trzeci z rzędu został nim sędzia piłkarski z Bydgoszczy Adam Leczmański. Nie ma nic lepszego, jak zostać wyróżnionym przez zawodników, którzy doceniają ciężką pracę na boisku i plebiscyt, taki powiedzmy w gazecie, gdzie głosują kibice, może być subiektywny, natomiast ocena piłkarzy na pewno jest obiektywna i to, że docenili moją ciężką pracę, na pewno mnie cieszy. A więcej tej radości niekłamanej wcale Adama Leczmańskiego w wieczornym serwisie sportowym, na który zapraszam. Chodzą swoimi drogami. Żadna z nich do tej pory nie prowadziła jednak pod dach. Miłośnicy zwierząt z Grudziądza postanowili zadbać o bezdomne koty. Przy wsparciu Urzędu Miasta powstało 12 specjalnych domków i każdy ma już swoich lokatorów. Dwa piętra, 6 osobnych lokali, a w środku pyszne jedzenie. W takim apartamencie żaden kot nie musi się obawiać mroźnych miesięcy. A przecież dla wolno żyjących zwierząt zima to z pewnością najtrudniejszy okres roku. Temperatury spadły poniżej 20 stopni. Te wolno żyjące koty niestety nie mają się gdzie schować. Coraz częściej okienka w piwnicach zostają zamykane, więc musimy im zapewnić jakiś lokal, w którym byłyby w stanie przetrwać. Grudziąckiej Fundacji 7 życzeń udało się to dzięki wsparciu Urzędu Miasta. W grudniu na ten cel magistrat przeznaczył 10 tysięcy złotych. Za te pieniądze powstało 12 solidnych, drewnianych kocich domków, które zapewnią schronienie nawet dla 200 osobników. Domki stanęły w miejscach, w których szczególnie lubią przebywać wolno żyjące, futrzane drapieżniki. Takie schronienie, kiedy się zapewnia w postaci estetycznie wyglądających, fajnych domków, takich jak ludzie budują dla swoich zwierząt w ogródkach przydomowych, to powinno jakąś taką akceptację zyskać, uznanie, wsparcie. A przynajmniej zrozumienie. Do tej pory domki dla kotów często były bowiem niszczone przez mieszkańców, którzy obawiali się plagi bezpańskich zwierząt. Miasto uspokaja, populacja mruczków jest pod kontrolą dzięki regularnej sterylizacji wolno żyjących osobników. Grudziądz, Wiktor Sumiński. Dach nad głową przyda się każdemu przy takiej pogodzie. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i opadami śniegu. A szczegóły prognozy ma dla Państwa Magdalena Żakowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do tej pory narzekaliśmy na mroźną pogodę i chociaż do kraju płynie już znacznie cieplejsze, to jednocześnie bardzo wilgotne powietrze i w najbliższych godzinach powodów do narzekań na aurę na pewno nam przybędzie. Już w tej chwili dokuczliwy jest silny i porywisty wiatr, który zwiastuje wspomnianą zmianę pogody. W wielu miejscach już pada śnieg, w nocy opady śniegu będą bardzo intensywne, a ten silny i porywisty wiatr może powodować zawieje
i zamiecie śnieżne. Zdjęcia, które Państwu prezentujemy, to krajobraz po przejściu frontu w minionych dniach na Dolnym Śląsku. Jak widać, intensywne opady śniegu doprowadziły do znacznych utrudnień komunikacyjnych. Zaspy były tam ogromne, a już tak wyglądać może krajobraz jutro w naszym regionie. Uważajmy zwłaszcza w najbliższych godzinach, a także jutro, bo jeszcze jutro w godzinach przedpołudniowych opady śniegu również będą bardzo intensywne. Czy te prognozy się sprawdzą? Przekonamy się już niedługo. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Wybuch gazu na stacji w Topólce. Kula ognia. I szła do góry? Szła górą, to no i tam, no ile tu jest, o tą 100 metrów dopiero, co wszystko znikło. Przyczyna eksplozji nie jest znana. Zostały rozerwane dwa zbiorniki z gazem propan-butan po 4850 litrów. Niepełne informacje o składzie, niewłaściwe przechowywanie artykułów. Warto patrzeć nie tylko na przód opakowania, ale także przede wszystkim na tył. Inspekcja handlowa skontrolowała żywność. Przedsiębiorca informował konsumentów o tym, że sprzedaje mięso pochodzenia polskiego, jednak mięso pochodziło z Holandii. 10 lat temu Jarosław Dyks został dotkliwie pobity. Walczyliśmy 10 lat w sądach i będziemy walczyć dalej. Nie poddajemy się. Do dziś rodzicom nie udało się wyegzekwować zasądzonego odszkodowania. Teraz to już wszystkie informacje, za chwilę szczegóły prognozy pogody, a potem rozmowa dnia, nasz wieczorny serwis o 21.30. Zapraszam Państwa i do zobaczenia.